ruszyli do boju, zupełnie jak przed laty 15 lipca 1410 roku. Najważniejsza bitwa w Polsce, bardzo istotna dla formowania się państwa polskiego oraz pozbycia się tego paskudnego zakonu krzyżackiego z naszych ziem. Bitwa pod Grunwaldem stanowi wydarzenie, na które przybywają całe rodziny. Już najmłodsi są świadkami słynnej inscenizacji. 25. edycja ponownie skupiła tłumy na polach, mimo że tegoroczna bitwa odbyła się w prażącym słońcu. Organizacja jest bardzo, bardzo dobra, tak mi się wydaje przynajmniej. Mogło być troszeczkę więcej cienia, a tak to jest wspaniale. Pod Grunwaldem bez niespodzianek. Wygrały wojska polsko-litewskie, choć upał nie pomagał. Bitwa jest wspaniała, jak zwykle wygrało słońce, niestety. Ale no, uznajmy zwycięstwo Polski, za rok się odegramy. Przed rekonstrukcją bitwy pod pomnikiem grunwaldzkim przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych wzięli udział w tak zwanym apelu grunwaldzkim, który oddaje hołd zarówno uczestnikom bitwy średniowiecznej, jak i wszystkim walczącym na przestrzeni stuleci w bitwach. Więcej na temat rekonstrukcji w odcinku specjalnym magazynu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w piątek 21 lipca.